26. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Zimowych Śląskie 2020 to już historia. W Cieszynie młodzież rywalizowała w dwóch dyscyplinach – łyżwiarstwie figurowym i koszykówce dziewcząt. W niedzielę 8 marca miał miejsce turniej finałowy i uroczyste zakończenie. Koniec Olimpiady, dlatego że równolegle kończymy koszykówkę dziewcząt tu w Cieszynie, a w Szczyrku odwracać będzie w tym samym momencie zakończenie rozgrywek chłopców. Miło mi w tym momencie i to trzeba zdecydowanie świetnie podkreślić, że trzech chłopaków z naszego klubu cieszyńskiego ze Steli zdobyło brązowy medal, bo uczestniczyło w reprezentowaniu naszego województwa. Nasze województwo zdobyło brązowy medal. O zwycięstwo rywalizowało województwo pomorskie i wielkopolskie. Po zaciętym i wyrównanym meczu wygrało pomorskie. Trzecie miejsce zajęło łódzkie. Tak jak wszyscy tutaj prognozowali, zwyciężyło województwo pomorskie. Zwyciężając teraz akurat w tym meczu o złoty medal drużynę wielkopolską. Też zresztą bardzo długo stawiającą świetny opór. Dziewczyny zostawiły na pewno na parkiecie dużo serca, dużo walki. Były też i obtarcia, drobne kontuzje, także warto było przyjść i obejrzeć te mecze. Organizacja imprez sportowych o randze ogólnopolskiej to dla miasta duża promocja, zwrócił uwagę wiceburmistrz Krzysztof Kasztura. Myślę, że obie imprezy na fajnym poziomie, dobrze zorganizowane, dobrze przeprowadzone. Tutaj przede wszystkim podziękowania, że Cieszyn został wybrany jako miasto, w których te dwie olimpiady mogły się odbyć. Zainteresowanie ze strony i zawodników, którzy przyjechali, jak i miejscowych kibiców, działaczy bardzo duże. Chciałbym tu podziękować lokalnym klubom KS Cieszyn i Steli Cieszyn za pomoc po organizacji, bo bez ich pomocy parę rzeczy by się nie udało. Koszykówka przede wszystkim to Stela Cieszyn, szkoła podstawowa numer 2, która tam szkoli adeptów. No i że tak powiem, historia, która w koszykówce w Cieszynie zawsze miała miejsce. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik-Telesz.